witam drodzy widzowie w oczekiwanej serii przez was wszystkich, czyli w kupie. Zacznijmy od tego, że ściągnę pierwsze okulary, po czym ściągnę drugie. Wow, widzicie moje oczy. Zacznijmy od tego, imidż, wybierzcie imidż. Te okulary i chusta, czy po prostu bez niczego. Czysty kiełbasa bez żadnego make-upu. Sprawa druga, nazwa jest bardzo dziwna, owszem. 1QPA, a to dlatego, że kupa zmienia troszeczkę formę. Nie zamierzamy kręcić już 20-minutowych odcinków, które ogląda się tak. Chcemy zrobić po 10 pytań na każdy odcinek i będziemy dawać przed każdym kolejnym odcinkiem temat, z którego wy się przygotujecie, odrobicie zadanie domowe. Tak, macie tutaj szkoły, ale niestety tutaj także musicie odrobić zadanie. Ja i Kabanos podamy temat, na przykład gdzieś tutaj Kabanos powie sport. Ja tutaj wyświetlę gdzieś na ekranie, gdziekolwiek, sport. Pod następnym odcinkiem będziecie zadawać pytania dotyczące sportu, my na nie będziemy odpowiadać. Ale spokojnie, spokojnie. Co drugi odcinek będzie tak zwany mix srix, nie? Srixy mixy, czyli będzie po prostu jeden wielki miszmasz i będzie wolna amerykanka, będziecie zadawać pytanie na byle jaki temat, najgłupsze, najdurniejsze, najmądrzejsze, najinteligentniejsze, wszystkie. A, nagrywając na Rotarda troszeczkę podłapałem, jaką formę kupa powinna mieć i dlatego nie będzie długich zastojów i przerw, tylko że na przykład jak będzie długa przerwa, to będzie takie wycięcie, tak jak właśnie w Narutardzie. Ci co oglądają, to powinni o tym wiedzieć. No i oczywiście drogi Kabanos, mój kumpel, kamerzysta, będzie dzielnie dzierżył ten sprzęt, do którego teraz mówię, tak więc on też będzie odpowiadał na pytania. Pamiętajcie, bierzemy 10 pytań, nie kurde 10 od każdego, tylko łącznie 10 macie zadawać po jednym, góra dwa pytania, ponieważ nie chcemy robić tak jak to było wcześniej, taki błąd, że ktoś napisał 15 pytań, my potem czytamy, z czego połowa się już powtarza z poprzednich odcinków. Krzywdzimy także innych, którzy faktycznie chcieli, żeby ich pytania się znalazły, tak więc jedno, góra, dwa. Ten, kto to złami, nie będzie po prostu brany pod uwagę. Kabanosie, chcesz coś jeszcze dodać od siebie? Tak. Jedno albo dwa przemyślane pytania, które najbardziej chcielibyście zadać. Dokładnie. I nie zadajcie głupich pytań. Albo mogą być głupie, ale z sensem. Ale z sensem, pamiętaj. Na razie wymyślamy kategorię z Kabanosem. Musimy jakiś temat wybrać, dzięki któremu widzowie zadadzą pod tym filmem pytania już do następnego odcinka, gdzie będziemy odpowiadać na te pytania, czyli 10 pytań na zadany temat, po czym pod koniec kolejnego odcinka dajemy kolejny temat. Aha, kontynuujemy ogólnie serię i będzie to 1QPA, hashtag 31, czyli ogólnie wracamy na kanał. Kabanos, jaki temat? Mi krąży po głowie tylko jeden temat, na razie. Polityka pewnie. Nie, polityka jest dla polityków. Chujowa, właśnie. To mnie nie interesuje. Może już proponował sport. No to jak już jesteśmy przy sporcie, tematyka... Albo nie. Nie, sport to jest troszeczkę ogólny, może coś precyzyjniej. Ogólnie piłka nożna. No to piłka nożna, możecie z piłki nożnej dowolne pytanie. Czy graliście kiedykolwiek w piłkę, jaką lubicie? No, a w zimę na przykład będzie wszystko o sankach. Wszystko o sankach na przykład, albo o świętach, cokolwiek wam przyjdzie do głowy. Tylko, że na daną kategorię. Dobra. Czyli sport piłka nożna. Sport piłka, temat, sport kategoria piłka nożna i będziemy tak różne tematy widzieć dzięki temu, kupa nabierze tak jakby takiego nowego wymiaru, bum mózgowy, nowej odsłony i będzie porządek wreszcie, nie będzie burdelu i myślę, że nie wszyscy będą pokrzywdzeni, tak więc zapraszam was także do oglądania pozostałych naszych filmów, śledźcie nasz kanał, subskrybujcie i dzięki temu bądźcie na bieżąco. No tak w ogóle to jeszcze chciałem powiedzieć, że YouTube zsie i nam działa na nerwy. Dokładnie. Dlatego czasami nie wrzucamy filmików często, ponieważ YouTube się do nas przypierdala. Mamy drobne problemy i kłopoty z prawami autorskimi, tak więc będą rzadziej przeróbki, ale będą filmy naszego wykonania kamerą częściej, tak więc spokojna głowa, będziemy się wywiązywać ze wszystkiego. Prosimy tylko o wyrozumiałość. Po prostu nie chcemy, żeby zablokowali nam kanał. No właśnie, a jak chcecie, żeby nam zablokowali kanał i żebyście już nie oglądali naszych popierdolonych filmików, to po prostu wrzucimy 50 filmów przeróbek sąsiadów i nas już nie będzie. Masz coś jeszcze do dodania na koniec filmu, Kabanosie? Jestem głodny. Ja też, dlatego idziemy coś sobie zrobić do jedzenia. Do zobaczenia!